Współpracę z Zielenią Miejską rozpoczęliśmy pod koniec lata tego roku, natomiast owoce tej współpracy mamy już dzisiaj, jesienią, w postaci piaskownicy i naszych krzewów owocowych. Po wizji w terenie i spotkaniu tutaj na miejscu określiliśmy potrzeby podopiecznych, którzy użytkują to miejsce na co dzień. W związku z tym powstała forma piaskownicy oraz nasadzenia krzewów użytkowych, między innymi borówek, jagody kamczackiej, porzeczek, agrestu oraz aronii, które będą nie tylko efektem wizualnym, ale również spełniały funkcję użytkową ogrodu, który powstał. Są to elementy techniczne, które spełniają standardy i wymogi. Piasek, który dostarczymy do piaskownicy, będzie również atestowany, przez co bezpieczny, a sama piaskownica również będzie podlegała cyklicznym przeglądom. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała nadal. Myślę, że dzieciom spodoba się na wiosnę piaskownica, w której będą umilały sobie czas pobytu u nas. No i wśród drzew, wśród naszych krzewów owocowych nowych na pewno też znajdą zajęcie starsze dzieci i przy pracach ogrodowych i myślę potem kulinarnych. Piaskownica ma wymiary 2,40 na 2,40. Do wypełnienia posłuży około 3 ton piasku. Na chwilę obecną piaskownica została zabezpieczona na zimę. Mamy nadzieję, że ten prezent, którego sponsorem jest Zakład Komunalny w Opolu, będzie cieszył podopiecznych placówki już wiosną. Inicjatywa, którą podjęliśmy tutaj, jest kolejną w tym roku. Głównym celem tego typu inicjatywy było pokazanie, iż praca ogrodnika miejskiego to nie tylko praca przy utrzymaniu terenów zieleni, że jest to również praca o charakterze społecznym, edukacyjnym. Między innymi prowadzimy akcje przy przedszkolach, przy zakładaniu łąk kwietnych, gdzie dzieci mają okazję poznać, na czym ta praca polega, mają okazję zapoznać się ze sprzętem, którym dysponujemy. I chcielibyśmy w przyszłości rozszerzyć tę działalność i pokazać mieszkańcom, jak jest to ciekawa i pasjonująca praca.